i każda ich praca, którą wykonują, robią to z wielkim sercem, zaangażowaniem, więc jeżeli kiedykolwiek coś odpukać miałoby się złego stać, my nad wami czuwamy i nie bójcie się. Atakują pozoranci. Ruch odbywa się przy prędkości około 20 węzłów. Proszę mi wierzyć, że wyskok człowieka jest dosyć bolący. Jeżeli nie nosilibyśmy jakiej odzieży ochronnej, jest to zderzenie prawie z ścianą betonową. Dlatego każdy skok wymaga pełnej koncentracji, a także kontaktu ze sternikiem, żebyśmy my, ratownicy, nie zamienili się w tych, co mają nas ratować. Zauważalne są z odległości około 20 mil morskich, szczególnie w nocy. Jak Państwo widzą, stroje są koloru pomarańczowego, czyli zupełnie odbiegają od koloru wody w każdej strefie kuli ziemskiej. Są to kolory jaskrawe, łatwo zauważalne. Takowe race używamy po to, aby móc zaznaczyć miejsce rozbitków w wodzie w momencie, kiedy nadlatuje śmigłowiec lub nadpływają siły ratownicze. Wiadomo, w nocy my nie dostrzeżemy z łodzi nikogo, ale jeżeli zobaczymy światło, od razu wiemy, w który rejon się udać i jak nieść pomoc. Jak Państwo widzą, wiatr jest teraz w kierunku wschodnim, więc takowe race również pomagają załogom śmigłowców zorientować się, w jakim momencie i jak wieje wiatr, jak mają ustawiać się pod wiatr lub z wiatrem. Ponton BGR 2, a także Gdynia 2. Rozbitek odrzuca flarę, racę, aby przypadkiem nie uszkodzić poszycia pontonu. Ponton BGR 2 podebrał rozbitka, wciągając go. Sternicy obiecali również, że pokażą swoje zdolności manewrowe. Na małym obszarze są w stanie zrobić różne akrobacje na wodzie. I zaręczam, że jest to widowiskowe, szczególnie na mniejszym akwenie. Ponton Gdynia 2 już zbliża się do rejonu rozbitków. Widać ubranych na czarno ratowników, którzy mają wskakiwać do wody i podbierać rozbitków. Pokazy, są to ćwiczenia ratownicze, pokazy ratownicze odbywają się w mieście Łebie. Jest to program Bezpieczne Morze w Łebie. Ćwiczenia odbywają się na bazie Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Marynarki Wojennej, w składzie okręt ratowniczy ORP Zbyszko, Brzegowa Grupa Ratownicza, a także Morska Służba Poszukiwania Ratownictwa, Cywilna Służba Niesienia Pomocy. Śmigłowce Polskiej Marynarki Wojennej Ratownicze 3RM Anaconda.